Dobra, siema ponownie. Teraz będziemy robić takie coś, że po prostu poczytałem, jak ustawić 0,15 mm ma być na tych właśnie zaworkach i ma być w top dead center TDC, czyli trzeba ustawić tak, że najpierw jak zawór się otwiera, to jest cykl indukcyjny, który wprowadza. I później następny cykl jest właśnie kompresji i na cyklu kompresji musimy ustawić te zawory. Czyli teraz właśnie się zamknął, otworzył się, zamknął i teraz jest cylinder jest na samej górze, więc teraz właśnie muszę ustawić 0,15 mm na tym zaworku, na tych dwóch zaworkach. O, zobaczcie, przeczyściłem jeszcze tutaj, gdzie zawór jest. Kontakt przeczyściłem papierkiem 2000 i ten tutaj też właśnie, zaraz będę właśnie ustawiał, bo po co mam ustawiać jakieś milimetrowe. Masz 0,15 mm mam ustawić tutaj, ale po co mam to ustawiać, jak to jest tak zasyfione i to i tak co ustawię, to i tak nie będzie dokładne, więc papierkiem po prostu to wyczyściłem, żeby ładnie to ustawić i tak zrobię z każdych z czterech zaworów. No i tak się sprawdza. O. I jest tak, żeby trochę go trzymało. Żeby tak szczypało go dosłownie trochę. Dobra. Dobra, panie i panowie, jestem zadowolony. Ustawiliśmy zawory tak, jak powinny być. I patrzcie to. Na cylindrze, którym było zero kompresji, mamy ponad 125 PSI. Czyli kompresja jest super. Jeszcze dla pewności, czy dobrze te ustawiliśmy, sprawdzimy jeszcze ten cylinder i zaczniemy składać powrotem. Dobra, sprawdziliśmy dla bezpieczeństwa jeszcze ten pierwszy. No i na tym pierwszym no jest jednak więcej tej kompresji. 126 bodajże. No ale i tak jest, kurde, no dobrze. No bo oba cylindry są sprawne, mają kompresję, więc składam to wszystko w cholerę i próbujemy odpalać. Zobaczymy, może zagada normalnie. No więc tak, przeczyściłem trochę tą pokrywę od spodu. Przykręciłem z powrotem, teraz zakładam wydech. No i po wydechu założę gaźnik i zobaczymy, może zagada. Dobra, złożyłem wszystko do kupy. Wydech, gaźnik. Podłączyłem świecę. Jedynie co zostało mi w sumie do podłączenia to paliwo. Przywiozłem sobie do baniaczka, więc podłączymy paliwo. Nie chce mi się sprawdzać świecy, czy pali, czy nie pali świeca, bo to ten po prostu powinno być ok. Zobaczymy. Jak zagada, to zagada, jak nie, to nie. Się zobaczy. Dobra, stanie jest włączone. Paliwo powinno sobie pobrać. Wszystko jest chyba podłączone, tak jak powinno być. Zobaczymy, nie będę dawał gazu. Jak zwykle coś, nie? No akumulator par. Fajnie, super, super. Zagada czy nie? Chodzi, ale troszkę dziwnie. Coś puka, coś stuka. A spróbuję wyłączyć ssanie. I kopci się coś, a zobaczmy. Możliwe, to z wydechu się po prostu fajczy trochę.
No tak, no bo to jedna śruba jest. Ta śruba jest niedokręcona wydechu, bo jest urwana i wypala się po prostu z wydechu jakieś pierdoły. I trzeba by go na dwór wyprowadzić najlepiej i na dworze go przepalić, żeby tu się nic mi nie zafajczyło. Ale spróbujmy jeszcze raz go odpalić bez włączonego ssania. Zobaczmy, może odpali. Ej, pali ogólnie, ale pluje z tego, do sprawdzania do oleju, zaraz włożę. Z czerwonego zaraz wezmę, włożę i żeby nie pluło. Włożyłem teraz ogólnie sprawdzić olej, jest mleko jak cholera, więc nie wiem. Mleczko jak nic, więc ciekawe od czego. O. A wcześniej był normalny olej. Czyż był szczelka pod głowicą walnięta? Nie no, tu czysto. Ale ogólnie pali od strzała, nie? O. Nie brzmi źle. Siedławi jak gazu mu dodaje. To może rzeczywiście uszczelka walnięta, o. Może troszeczkę. A masz to ty. O, pa, jak nie miałem korka, jak wydmuchało. No więc sytuacja wygląda tak, że teraz odłączyłem tego i nie wiem, czy odpali. Zagadał. Dziwnie, bo dziwnie. Cela, kaszle. Gazu dodam. Jak gazu dodaję, to chcę gasnąć. Tu się od wydechu dymi. Może się tak strzela, bo wydech źle przymocowany jest. Albo zapłon. No ale to by teraz było na tyle moim zdaniem. Nie mam co, nie ma sensu go co za bardzo katować, skoro widzicie jakie mleko jest w silniku. Możliwe, że to jest po prostu dlatego, że po prostu był, nie wiem, woda się znalazła w silniku przez kondensację, czy coś, po prostu trzeba zrobić płukankę, wypłukać, nowy olej zalać. Zobaczymy, no bo w sumie jakby szczelka była walnięta, no to kompresji by raczej nie miał, nie? Chyba, że jakiś kanał coś jest walnięty gdzieś i się przedostaje płyn po prostu, ale nie wiem, to zobaczymy następnym razem, na razie. Pali fajnie, więc ciekawie. Ciekawe, czy pojedzie. Trochę się boję. Ale nie, sam nie będę tego próbował.
jak widzieliście ostatnio, maluszek odpala, chodzi w miarę, coś stuka, coś puka, ale jak wiadomo jest woda w oleju, więc jest strasznie taka no kawa z mlekiem, niesamowita. I będziemy w takim razie, na razie zanim wyjmę całkowicie silnik, chcę spróbować przepukać go po prostu, nawet zanim przed rozbiórką, żeby ten syf większość zleciał, po prostu większość syfu z tego. No i będziemy się bawić dalej, nie? No, zobaczcie jak wygląda pod spodem. Mi się wydaje, tu macie pompę wody właśnie i ona wchodzi sobie tutaj w środek. I tam jest pompa oleju też. A tu chyba mi się wydaje, że się olej wypuszcza. Ale zobaczymy, nie? No bo gdzie indziej nie widzę, żeby było do spuszczania oleju. Gdziekolwiek, jakiegoś czegoś innego. A w instrukcji za bardzo takich prostych rzeczy też nie ma napisanych. To jest bardziej skomplikowane. No dobra, odkręcimy, zobaczymy, nie? Tutaj też całe mokre leci, cholera. Tego kabla w ogóle odciśnienia oleju nie było podłączonego. Zobaczymy, co się będzie działo. Ojojo. Ale mleko. Ciekawe, czy woda jest w systemie. Czyli w układzie chłodzenia ogólnie, nie? Woda z olejem się spuściła. I teraz szukam, żeby... Zajrzałem kamerką do chłodnicy, no i w ogóle nie wygląda, jakby w ogóle płynu było w chłodnicy. I tutaj chyba się spuszcza, jest taka śrubka. Tak mi się wydaje, jest od chłodnicy, jest na dole, więc tu pewnie się spuszcza. Spuszcza się pewnie wodę, więc spróbujemy to odkręcić. Spróbujemy odkręcić tę śrubkę i spuścić resztkę wody, żeby w ogóle wody nie było w systemie. Jak widać w chłodnicy płyn był ogólnie ładny, zielony. Trochę go było. Na razie niech to trochę pochodzi, później bez chłodzenia w ogóle. Sam oleju go. Sprawdzimy. Zalejemy olej stary. Znaczy stary, inny z innego samochodu. Przepukamy trochę tą wodę. Wiadomo, nie wlejemy wody, żeby sobie po prostu chodził na starym oleju. No dobra. Wodę spuściłem, jak widzieliście. Olej z wodą spuściłem. Zalałem stary olej czarny, jakiś, nie wiem, z diesla, z cholera wyższego. Więc odpalimy go na chwilę, niech sobie popyrka. Bez wody, bez niczego. No i jak popyrka sobie, no to wtedy będziemy myśleć, żeby spuścić. Wtedy spuścimy. Znaczy sprawdzimy, czy coś się wymieszało znowu. No i po prostu będziemy spuszczać go. Znowu spuścimy i pewnie znowu zalejemy. Się zobaczy. Na spokojnie. Akumulator podłączę. Zobaczymy, czy odpali znowu. Jak szybko, bez ssania. W ogóle spróbuję odpalić. Bez gazu, bez ssania. Coś mu się znowu nie spodobało. Coś znowu nie fajnie chodził. Na jeden cylinder chyba. Chyba, że zapłon jest źle ustawiony. Co jest mu znowu?
Czyżby znowu zawór stanął? Może się zblokował. Ciekawe. Znowu nie pali. Palił. Ogólnie pierdzi z wydechu, chyba mi się wydaje. Zobaczcie, ogólnie podniosłem lewarkiem go z tyłu i stoi w górze. Nie wpadło nic. Sprzęgło działa. No to teraz w sumie dobry test. Czy pojedziemy nim? Ciekawe. No, czemu by nie? Hamulców nie ma, więc powolutku ze sprzęgła. No więc takie jaja, że z garażu przejechał taki kawał, więc jest grubo, ale zgasiłem go, żeby nie spaliło się. Ambozej. Yeah, I see where you're coming from. I can't believe it's driven, it's not been running. See if it moves back in garage. It's not starting, eh? Well, I'll push it then, Anna. Look at the seat. See the seat on the bottom? Look how it's popping through the floor. You know, like fucking. I know, it's only scraping. See your feet underneath that. It's Flintstones style. You know where that one's going, don't you? Fucking
ciężkie. No więc jak widzieliście, jeździ. Jeździ, maluszek jeździ. Więc pierwsza jazda próbna zaliczona. Więc no teraz cofniemy go, spuścimy ten olej. Bo po co wymieniać, bawić się w uszczelki pierdoły. I tak nie będę tym jeździł, bo dupą prawie... Tak nie będę tym jeździł, bo dupą przecież prawie szoruję o podłogę, nie? Tutaj o fotel. Zobacz, przecież fotel wystaje z dołu. Ale jeździ. Grubo. Fajnie, cieszę się. Dobra, jeździ. Więc muszę to przestawić go z powrotem tu, gdzie robię. Ja myślę, popcham go. Ale po co mam go popchać, jak mogę go odpalić i się przejechać po prostu, nie? Więc dobra. No i jak go tutaj postawimy, to doleję wody. Zobaczę, czy się miesza woda z olejem. Jak nie, to spoko. A jak nie, to by... I tak spuszczę. Dobrze jest. Dobra. Olej spuściłem, wlałem znowu. Ten sam czarny olej, wiadomo, nie będę się tego oleju wlewał. Nadal bez wody. Odpalę jeszcze chwilę, żeby sobie sprawdzić, pochodził na tym oleju, żeby się trochę rozgrzał. Jak się na tym oleju trochę rozgrzeje, zachodzi. Znaczy, rozgrzeje. No to odpalę go teraz na chwilę, zobaczyć, czy odpala po prostu. O. Nadal chodzi bardzo ładnie. Jak dodaję gazu, taki dźwięk jest dziwny. Z dołu coś. Jakby w miejsce jeszcze jakiś syf był czy coś, taki, nie wiem, metaliczny, trochę dźwięk jest, jak się gazu dodaje. Coś może obija, coś nie wiem. Ale spoko, zobaczymy. Dobra, pali. To sprawdzimy, ile wody trzeba wlać. Podaję, że 5 litrów około, już miałem gdzieś zapisane to. Tak, bierze 2.35. Bierze tak. 2.35 litra oleju, a 5.6 litrów płynu chłodniczego, więc zaraz sobie wlejemy. 5.6, dobra. Ej, ogólnie obieg jest, nie? Patrzcie to. Temperatura rośnie. Ładnie się wkręca. Tu coś zblokowane jest chyba. Tutaj woda wylatuje. A nie powinno tędy wylatywać. I dość dużo wylatuje. Olej nadal czysty, no ale w sumie, jeżeli ciśnienie wypycha mi ciśnienie korkiem, to spróbujmy korek zatkać może.
układzie. Coś tam jest w układzie, zobaczmy. Temperatura rośnie. Dobrze, że temperatura działa. Przynajmniej wiem, czy się przegrzewa, czy nie. Ciekawe, czy się wentylator załączy. Dobrze by było w sumie. A, idzie, popuszcza sobie, zobacz. Ej, ale jak na razie trzyma 90. I tu możliwe, że leci dopiero właśnie jak się termostat otworzy. A spróbujmy teraz dolać. Albo najpierw wyłączę. Najpierw go wyłączmy. O, jak leci ładnie. Nie wiem, czy tak ma być. Zobaczmy raz olej. Ej, nadal czysto. Nadal czysto, więc jest chyba na razie ok. O, temperatura znowu opadła. No, więc tak. Jak widzieliście, maluch jeździ, chodzi. Odpowietrzyłem go. Najpierw wyodpowietrzyłem go z przodu, później z tyłu. Nalałem dużo, odpowiednią ilość wody. Jedynka na pewno działa, innych biegów nie sprawdzałem. Wentylator się załącza przede wszystkim, to jest najważniejsze. Pokażę wam filmik z telefonu. I wentylator działa normalnie, nie? Załącza się. Zobaczcie, temperatura idzie. Tu się czyści mi system. Dopóki nie będzie ładna woda lecieć, to nie zakręcam. Cały czas leci jakiś badziewie. Ale normalnie wentylator się załącza. I temperatura pokazuje, temperatura normalnie się pokazuje. Wentylator załącza się zanim do połowy dojdzie, więc jest ogólnie fajnie. Więc no, nie wiem, wody na razie w oleju nie ma, więc uszczelka pod głowicą chyba też nie jest zwalnięta jednak. A jak jest, no to w sumie może z czasem dopiero zacznie przepuszczać tą wodę do oleju, zacznie się mieszać, tak? Nie wiem, nie mam pojęcia jak to wygląda. No ale no co, no... I tak nic innego nie zrobimy, no nie będę przecież tym jeździł, hamulców nie ma, nie, po co, nie? No to teraz bierzemy się za blacharkę. W następnym odcinku pewnie już zaczniemy rozbierać go częściowo. I ten, pewnie zaczniemy rozbierać silnik, wyciągniemy silnik z niego, dookoła wszystko wypierdzielimy, silnik sobie pójdzie gdzieś tam o wróg. Jakieś pudła, bo wiemy, że pali, wiemy, że działa. I tak pewnie silny blacharkę zrobimy i silnik pewnie też ogólnie zmienimy całkowicie. Silnik też pewnie całkowicie odnowimy. Uszczelki, jakieś inne pierdoły, pomierzymy według książki wszystko co jest i zobaczymy co jest nie tak, co jest, trzeba wymienić, co ten. Po prostu no, zbudujemy na nowo silnik. Ale najważniejsze, że będzie fajnie wyglądał, tak? Przede wszystkim, że jak już będzie można... Będzie ładnie wyglądał, będzie ładnie stał sobie. Silnik na końcu wsadzimy, wiadomo. Wszystkie blacharkę chcę, żeby zrobił. Że już będzie można w nim usiąść normalnie, żeby przepchnąć go, żeby ładnie wyglądał. To już będzie ponad połowa sukcesu moim zdaniem, bo silnik włożyć chwilę to jest... A nawet jak silnik będzie zły, to i z czerwonego włożymy, nie? Więc najważniejsze będzie po prostu pospawać go, żeby blacharka była dobrze zrobiona. Trochę mnie martwi teraz mocowanie tam... Mocowanie za tego zawieszenia. Jak widać tu jest, no kurde, zgnilizna troszkę.
podłoga no jest tak tutaj wrypana, no i tutaj jest mocowanie ogólnie, nie? Więc nie wiem jak to pójdzie. Ale będziemy myśleć i będziemy się bawić. Dobra, no to w sumie na tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jestem w sumie w szoku, że to odpaliło, że to pojechało. Bo ja, jak wiecie, nie znam się za bardzo na tym, co robię. No i jestem dumny po prostu siebie, że to po prostu udało się to odpalić, że to pojechało. I no, normalnie będziemy się bawić dalej. Z blacharką też zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie obiecuję, że to będzie pięknie, ładnie, ale będzie dobrze. Malować już coraz lepiej mi, malowanie coraz lepiej mi idzie, i więc zobaczymy. Spawanie się zobaczy. Dobra, to do następnego. Będziemy robić blachę. Siema.